Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. No i dzisiaj już na spokojnie. Odcinek jest już, że tak powiem, w sprawdzaniu. Mam nadzieję, że jak najszybciej przetworzy nam to do HD. No i ja sobie gram tego samego dnia oczywiście, co i poprzedni odcinek, więc pamiętam doskonale, co robiliśmy. A przynajmniej tak mi się wydaje, że pamiętam, co robiliśmy. Z pewnością mieliśmy wykonać dwa warsztaty na północy u naszych przyjaciół obozowiczów na tym kampie, który jest na górze. Chciałem powiedzieć main, ale się powstrzymałem. W tym odcinku postaram się nie przeklinać. Pamiętam również, że powinniśmy kupić sobie od naszego kupca, nie kupca, znaczy od kupca to też. Od kupca mamy kupić, nie, to od kupca mamy kupić, tak. To do ceremonii w mojej katedrze, to najpierw. Czy mógłbyś wziąć udział w dużej ceremonii w mojej nowej katedrze? Razem z biskupem będziemy modlić się, by do miasta znów popłynęła woda. Biskup to ten impertynent? Tak, pewnie tak. Ten impertynent. A, taka ceremonia to świetna okazja, by popisać się przed wszystkimi nowym stanowiskiem. A więc się zgadzasz. Nie wiem. Biskup to mój brat. Nie rozmawiamy od wielu lat. Myśli, że marnowałem czas na podróże, zamiast robić karierę tutaj, w mieście. Może nadszedł czas, żebyście się pogodzili. Masz rację. Dobrze, przyjdę. Dziękuję. Zapytaj o wazony. Przyjacielu, masz może jakieś drogie wazony? Niestety przychodzisz za późno. Właśnie, sprzedałem. Komu? Temu dziwakowi pszczelarzowi. Na pewno go widziałeś. Okidoki. Czy mi coś jeszcze od ciebie jest potrzebne? Chyba nie, chyba nie. Kup 3 rzadkie wazony od pszczelarza. Pszczelarz. Na akcencik. Dobra, panie pszczelarz, tu jesteś pan pszczelarz. Nie mogę ci tych uli opierdzielić, nie? No nie mogę, szkoda. Zapytaj o wazony. Aha, wiem, że gadałeś z Adamem. Przysłał cię, żebyś mnie zabił. Mnie i moje pszczoły. Wiesz lub nie, ale potrzebuję tylko wazonów, które kupiłeś. Chcesz je dać Adamowi? Tak. Aha, właśnie dlatego je kupiłem. Wiedziałem, że Adam je chce. Domyśliłem się, że to Adam jest szerszeniem. Pokrzyżowałem plany mojego wroga. Gość ma nierówno pod sufitem, ale potrzebuje tych wazonów. Masz rację, to on jest szerszeniem. A to jest twoja szansa, żeby go pokonać. Co masz na myśli? Nalej do wazonów zatrutego miodu. Adam go spróbuje i umrze. Wyborny plan. Wreszcie się zemszczę. Ale... niestety, mój hipertoksyczny pszczeliad został skradziony przez mojego drugiego wroga, Diga. Teraz porozmawiaj z Digiem. To ty masz do sprzedania. Masz pszczółki do sprzedania, które oczywiście z chęcią sobie kupię. Dziękuję. Dziękuję. To trzeba założyć. Przyjęte zaproszenie mamy. Ekwipuj. Dobra. Mamy lepszy armor. Jest gitarka. Gitarka, szparka. Panie Digu. Digi Digi. Digi Dongi. Idziemy do niego. Idziemy do pana Diga. Jajek na razie nie potrzebujemy. W ogóle jakoś tak naprawdę tych jajek to tak mało potrzeba tutaj. Szkoda, że nie da się na przykład trzody sobie ogarnąć. Witajcie, witajcie, mili goście. Spróbujcie tego wybornego ciasta, które przygotowałem. Wygląda pysznie. Z czego jest zrobione? Hipertoksycznego pszczelego jadu. Śmiertelnie pyszne. Idealny sposób, żeby zatrzymać gości na zawsze. Wow, jest kuszące, ale... ugryź, albo ja ugryzę ciebie. To moje święto. Jestem gospodarzem. Potrzebuję nowego planu i to szybko. Jeśli to jest święto, to może zagramy w jakieś gry, zanim zjemy ciasto. W gry? Świetnie. Ja będę sfinksem, a ty idiotą. Posłuchaj mojej zagadki. Rośnie wiosną, opadają jesienią. Liście? Albo jabłka? Kurne. Nie no, chyba liście. Źle. Spróbuj jeszcze raz. Temperatura? A bo nie, ciasto. Ciasto z przemianem. Ura, wygrałeś całe ciasto. Super, podzielę się z pszczelarzem i wrócę jeszcze pograć. Dobra, tylko uważaj z tym gościem, wydaje się pomylony. Ciasto z pszczelim jadem. Kalim jadam. Niech będzie. Niech będzie. Dobra, panie pszczelarzu, mam dla pana ciasto z pana jadem. Znaczy z pana pszczelim jadem. Bo pan chyba jadu nie masz. Chociaż może się mylę. Może się mylę. Dobra, masz ciacho.
A w ogóle nagrywam? Nagrywam. Daję mu jad. Słuchaj uważnie. Weź cały jad z ciasta, wymieszaj z miodem i umieść w wazonach. Czekaj chwilkę. O, moja zemsta będzie słodka, szerszeniu. Gotowe. Weź wazony i leć do Adama. Dzbany, trucizny. No, wy to jesteście kurwa dobre dzbany. Wy to jesteście dzbany, faktycznie. Takich dzbanów tu nie widziałem. W ogóle całe to miasto jest jakieś pomylone. Oto twoje wazony. W środku jest miód. Nie pytaj dlaczego. Sugerowałbym jednak, żebyś się go pozbył. Nie wygląda zbyt świeżo. Uj, miód kojarzy mi się z pewną wspaniałą kobietą, właścicielką cukierni, która mnie odrzuciła. Jak wszystkie inne. W każdym razie wazony są całkiem ładne. Witaj w moim domu. Bitka. No to serio ma jakiś miód, kurczę, no. Dobrze, może będziemy mogli się coś dowiedzieć jeszcze o nim. No i co my tu mamy? Co my tu mamy? Zardzewiały młotek? Nie. Plasterki butaka, buraka też nie. Sok porzeczkowy też mi jest niepotrzebny. Gniany dzbanek też nie. Chcę tego klucze. Nie będę go okradał. Fajną masz chatę. Tak naprawdę to nie. Dzielnik jakich mało. Nie przeklinam. Przynajmniej staram się, o ile się nie zapomnę, bo tak też może być. Być może już przeklnąłem. I o tym nie wiem. Dobra. Gadająca czaszka blaszka. I to w ogóle tam się chyba całują. Sporo. Dzień dobry. Proszę o następną historyjkę. Daj mu pradawne klucze. Pachniesz miodem. Przyjemnie się wypoczywa? Tak jakby. Prawie zatem zatrute ciasto Diga. To czubek. Nie zwracaj na niego najmniejszej uwagi. Lecimy. Auć! Och! Dość, błagam, dość! Auć, to boli! Jeszcze raz! Mam dobre wieści, Horadryku? Dziś czeka cię ostatnia sesja tortur. Król Józef kazał cię spalić jako heretyka. Dzięki Bogu. Przynajmniej wreszcie się rozgrzeje. To mieszkanko... Trochę tu zimno, Lucjuszu. Świetnie. W każdym razie chciałbym ci coś zaoferować. Może zamiast wrzucać cię do ognia, pozwolę ci zostać biskupem i dam ci wszystko, czego zapragniesz. Tylko odpowiedz mi na jedno pytanie. Gdzie jest ten bagienny obóz? Wolę skończyć jako pieczeń, niż jako twój biskup, Lucjuszu. Najwidoczniej. Zobaczymy, czy poczucie humoru pomoże ci jutro, Horadryku. Przepraszam, że nie przyszedłem wcześniej. Nie chcieli mnie wpuścić. Podobno przyszedłeś i oddałeś się w ich ręce. Dlaczego? Dobry żołnierz robi to, co mu każą. Więc nie kłopocz się tym. Co nowego, Kryzoldzie? Represje, rozprawy, egzekucje. Codziennie to samo. Ludzie się boją. Niektórzy nawet opuścili miasto. Poza tym... W okolicach cmentarzy pojawili się nieumarli. Ależ piękny nowy świat, który pomogliśmy zbudować. Rodryku, co jest z tobą do diabła? Nie chcę widzieć, jak płoniesz. W takim razie będziesz musiał zamknąć oczy, Kryzoldzie. O rany! Człowiek z czerwonym okiem trzymał mnie tu po wielkim wybuchu. Dlatego, że powiedziałem grabarzowi coś, czego nie powinienem był. Czego nie masz mówić grabarzom? Wypadło mi z głowy, ale to bez znaczenia. Więc po tym mnie pogrzebał, a ty wykopałeś. Koniec. Tu coś jest kurde nie tak. Jeszcze cztery, dobrze widziałem? Tak, jeszcze cztery. Następne, jakie są? Gniany garniec smoły. Przekaż rzeźbiony kawałek marmuru. Nie, to nie zadziała. Wykupałeś coś innego? No właśnie. Samorodek, siarka, no ale nie. No to ten garniec smoły na pewno jest potrzebny.
Ten garniec smołu jest z pewnością potrzebny. To sobie oczywiście go ogarniemy. Ja sobie na razie to powrzucam tu. O, kurde, blaszka, jestem czaszka. Garniec. Tyret chyba jeszcze nie. Jest tam osiołek. Jest łosioł. Łosiem. Jest łosiem. Poczekaj chwilę, proszę. Posłuchaj, to może zabrzmi trochę dziwnie, ale chciałbym kupić trochę twoich... twoich włosów. Wiedziałem. Tak podejrzewałem, że twoja rehabilitacja była tylko podłym podstępem. Przeklęty kapitalista kolejny raz nie może oprzeć się pokusie ostrzeżenia uczciwego robotnika. Wiesz kim jesteś? Publicznym wrogiem. Wstydź się. Wstyd. Wstyd. Shame. Shame. Nie pluj na mnie, proszę. Źle mnie zrozumiałeś. Prosiłem cię, abyś uczynił mi zaszczyt. Umieszczę twoje włosy w ramce i powieszę nad łóżkiem, by był dla mnie źródłem inspiracji do walki o moje prawa. To wspaniała myśl, mój dobry towarzyszu, żeby wszyscy byli tak pełni determinacji jak ty. Pozwól, że sam to zrobię. To będzie szlachetny Wool. Ja! Dziękuję. Dobra, mamy ten amulet. Między gitarę, kaszparka. Ja nie przeknąłem? Chyba jeszcze nie. Gadająca czaszka. Mietku, proszę, abyś wziął ten garniec smoły. Działa. A jeśli chodzi o inwazję nieumarłych, ja, król Józef, niniejszym zabraniam wam mówić i myśleć, że nastąpiła ona z powodu zniszczenia pradawnego mostu. Macie wierzyć, że to gniew nowego boga wywołany tym, że poganie ciągle żyją. Spalić wszystkich, spalić ich! Zdrajco, bądź dobrym człowiekiem i okaż przed śmiercią skruchę. Cóż, tak, zasłużyłem na śmierć. Faktycznie jestem zdrajcą. Nie mogłem być z moją kochaną z powodu pradawnego boga. Dlatego pomogłem przywołać mistrza z portalu. Herezja, mistrz przyszedł do nas z nieba w odpowiedzi na nasze modlitwy. Mam dość, spalmy go i chodźmy do domu. Poczekajcie, Horadryk mówi prawdę. Mistrz wyszedł z portalu. Widziałem to na własne oczy. Kryzoldzie, przestań. Jak śmiesz? Ponadto mistrz odrzucił wszelką religię. Jak może być bogiem? Herezja, zdrada. Straże, pojmać Kryzolda. Lucjuszu, twoja twarz wygląda bardzo zabawnie, gdy krzyczysz. A, co ci się stało? Nic nie widzę. Kto zgasił światło? Przestań się ruszać, Horadryku. Odetnę ci rękę zamiast liny. Kryzoldzie, jestem ślepy. Ha, jak zwykle. Ocalić go od ognia i tak mu się nie podoba. Bingo. Będziemy uciekać, czy poczekamy, aż odzyskają wzrok. Ej, słyszałeś legendę o królu Józefie, Józku I? Nie, nie słyszałem. To posłuchaj, rządził bardzo długo, szmat czasu, więc jego zniecierpliwiony następca odciął tacie głowę. Ale przeraźliwie się bał, że zmartwychwstanie. Rozkazał więc pochować jego głowę osobno. Ha, ha, ha. No też wiemy, kim jest Mietek. Niesłychana historia. Co mówi wehikuł? Pierścień kapłanki i... Należy do żony rolnika, ale przecież nie żyje, racja? Próbuję się rozmówić z rolnikiem. Coś jeszcze? Ach tak, sygnet kapłana. Ma go stary Dick. Dobra. Czyli tak, sygnet kapłanki to ja wiem, gdzie jest. Pewnie tam przy młynie, gdzie był ogólnie ten grób taki zaniedbany bardzo. No, no właśnie, to już wiemy, kim jest Mietek. No, zgaduję, że to Józef. Zgaduję, że to Józek. Dobra, troszeczkę rzeczorków nam tu wpadnie. Fajno. Fajno, fajno. Jakoś tawerny 78. No miło. Milusio. Dobra, idziemy dalej. Jaki jest nasz następny quest? Musimy zbudować te warsztaty, to na pewno. Weź sygnet kapłana od Diga. Nie wiem, czy zdążymy jeszcze wziąć... No nie, zdążymy chyba. Zdążymy z nim pogadać.
Ding dong, bing bang bong, kopię ja kopię. Zapytaj sobie kapłana. Zjadłeś moje ciasto z pszczelim jadem? Smaczne było? Oczywiście, zabójczo smaczne. Dick, masz taki jeden bibelot, sygnet kapłana. Jest zdecydowanie niesmaczny. Nie będziesz mieć nic przeciw, jeśli go wezmę? Właściwie to jest całkiem słodki. Do poranek maczam go w miodzie i oblizuję. Słuchaj, cała wioska oszalała na punkcie twoich wyścigów szczurów. Też w to wchodzę. Latarnik ma najlepsze szczury wyścigowe. Przynieś mi jednego. Poszukam wtedy czegoś innego do lizania. Nie wiem, czy jeszcze zdążymy. Chociaż może i zdążymy. Do szczura Diga. Dla Diga. A bo ty! Cokolwiek mnie o mnie... Cokolwiek mnie podejrzewasz, nie jestem winny. Właściwie to sam jestem ofiarą. Czym rzecz? Ryby nie biorą? Jakiś chłopaczyna z miasta przechodził obok latarni, grając na piszczałce. Kiedy poszedł, podążyły za nim wszystkie moje wyszkolone szczury. Niech to. Bardzo chciałem porzucić szczura. Przydaję konkol, ale nie wygląda... Nie wygadaj się, że wiesz to ode mnie. Dobra. Znów górski fort. Panie konkolu. Co to szczura do Diga? Ej, ty tam z garbem. Spójrz tutaj. Zerknij na moją kolekcję. To krzepiące widzieć wszędzie wokół garbatych. Interesuje mnie wyścig szczurów. Ach tak, ale wszystkie moje szczury się sprzedały. To dzięki Piperowi, mojemu partnerowi biznesowemu. Zabrał szczury wszystkich z okolicy i odsprzedał je miejskiemu zoo. Dreserzy szczurów zaczęli walić drzwiami i oknami, żeby kupić moje szczury. Najlepszego z nich nabył, ten cygański baron. Dobra, baron był gdzieś na południu. Stąd, o tu, południowy wschód tak w ogóle. Panie baronie, pożycz jego szczura. Przepraszam, czy pożyczyłbyś mi swojego szczura? Potrzebuję go do wyścigu. Mojego szczura? Ale ja wcale nie kupiłem go do wyścigów. Spójrz tylko, czy kiedykolwiek widziałeś takie przemyślne oczy albo taki sprytny pyszczek? To wybraniec. Będzie strażnikiem wiedzy cygańskiego ludu. Kiedyś umrę, nim jednak się to stanie, muszę podzielić się całą wiedzą z tym szczurem. Dobra, niech ci będzie. To ile za niego chcesz? No, w to mi graj. Jeden gold i ten szczur jest twój. Starszy tego pokażenia wpadnę innym razem. Nie, no dobra, masz jednego golda. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Dziękuję. Rozumiem, że i tak nie ma już Diga. Dick śpi? Nie, nie śpi jeszcze. Dick śpi, śpi Dick. Oto twój super szczur. Wow, niezły. Hurra, szukuje się mój debiut. Dziękuję, chłopcze. Podwoję twoją wygraną w następnym wyścigu. O właśnie. Doskonale, ale będę też potrzebował sygnetu. Co? Jakiego sygnetu? Twojego sygnetu. Tego, który tak lubisz oblizywać. Lizet sygnet? A fek, kto ma takie chore pomysły? O raju, daj mi go już. Weź go sobie, rzecz jasna. I tak zamierzałem go wyrzucić. Ta, nic nie bawi tak jak struganie wariata. A co za dziwny świat. Jedyny sposób na to, żeby przeżyć jako mędrzec, to zgrywać postrzeleńca. No właśnie, Ding nie jest głupi. Ding wcale nie... Ding? Dig, nie Ding. Ding dang dong. Ding wcale nie jest głupi, tylko po prostu mu daje debila. Tak jak myślałem. Dobra, zaraz musimy iść jeszcze do naszego kolegi rolnika, aby on nam dał ten sygnał swojej żony. Tego jeszcze nie mamy. Tego jeszcze nie mamy. Myślę, że pójdziemy przy okazji jeszcze do obozu uchodźców zobaczyć, co tam się dzieje. Ile to mamy? 10 na 12. No spocznij. Miejsce pracy garbarki i miejsce pracy przedsiębiorczyni. Dobra, najpierw przedsiębiorczyni. Pyk. I miejsce pracy garbarki. Mam 0 na 12 niestety. Zbudujmy to. Dobra. Czyli pani czarna jest już gotowa. Czarnulka jest już ready. Dobra, no to... Ding dang dong. Portfel wsiąk. Przemedytujmy delikatnie sobie do godziny jakichś takich porannych, żeby wszyscy powychodzili i mogli z nami prowadzić jakiekolwiek interakcje. No i co? Myślę, że... Idziemy do farmera. Tylko Le Farming był, gdzieś sobie tam był, rolnik. Tu jesteś, panie rolniku.
Syn to zapierdziela więcej niż ojciec. To niegrzecznie wkradać się do cudzego domu nocą. Nie widzę tego problemu. Tylko ty masz taki problem. Na pewno będziemy musieli ogarnąć miejsce na ekshumację. W ogóle zobaczcie, że tutaj jest sporo rzeczy. Ja nie wiem, jak się tam dostać. O, jest rolnik, okej. Co do jego żony? Okej, nie mam ochoty oglądać tu twojej śmierdzącej brody codziennie. Jeszcze tylko jedno pytanie i dam ci spokój. Tylko szybko, robota mi ucieka. Chodzi o twoją żonę. Wiesz może... To nie twój zakichany interes. Spadaj i trzymaj się ode mnie z daleka. Słyszysz mnie? Trzymaj się z daleka. Dlaczego jest taki blady? Może jego syn będzie bardziej rozmowny. Nie ma problemu. Muszę zająć się obowiązkami, albo ojciec będzie straszliwie zły. Tę matkę. Wygląda to, że ojciec jest dzisiaj w jeszcze gorszym humorze niż zwykle. Zapytałem o twoją matkę. Dziwnie go to rozruszyło. Bardzo kochał mamę. Była taka piękna i dobra. Ale była też słaba. Zdarzało jej się chorować, a nawet omdlewać. Jej śmierć nami wstrząsnęła. Ojciec wciąż ją opakuje. Rozumiem. Jego stryj młynarz wie pewnie więcej. Ja wiem nawet, gdzie ona jest pochowana. Wiem, gdzie ona jest pochowana nawet. Dobra, co do żony rolnika. Witaj. Chcesz się sprawdzić przeciw moim szczurom? Dalej, śmiało. Możesz mi powiedzieć o żonie swojego brata? No cóż, była uzdrowicielką. I to niezwykłą. Była też zjawiskowo piękna. Mój brat zakochał się w niej po uszy po tym, jak uratowała mu życie. Jej niesamowite zdolności przysporzyły jej wrogów, którzy nawet nazwali ją wiedźmą. Powinieneś porozmawiać z Klotyldą z Magien. Może wie coś więcej. No i gadanie, latanie, w sumie bez żadnych rzeczy. To do żony rolnika. Klotyldo, znałaś żonę rolnika? Obdarzyłbyś mnie najpierw maleńkim komplementem. Bardzo mi samotnie o tych bagnach. No dobra, Klotyldo, twój podbródek jest niezwykle ponętny. Każdy jeden. O mój kochanki, ale z ciebie czaruś. No dobrze, słuchaj. Znam żonę rolnika lepiej niż ktokolwiek inny. Bella, wraz z łańcuchą były moją siostrą. Była moją siostrą. Oby mnie tu zostawiły i przyniosły się do wioski. Jedna i druga się ożeniły. Bella roztwoiła swoją magię na uzdrowienie innych i wydanie na świat syna i córki. Córki? Jesteśmy nieśmiertelne, ale stosowanie magii nadwątla nasze zdrowie. Bella utraciła zdrowie i zmarła. A co z tobą? Też przecież korzystasz z magii. Zażywam lekarstwo. Sprawia, że szpankuje mi pamięć, ale mnie ratuje. To smutna historia. Usłyszałem już dość. Pora wrócić do rolnika. Kurwa, latanie i latanie. No tak, bo w sumie rolnik chyba miał córkę, którą wdzięczka chciała zabrać do króla. Tak, pamiętam. Miał córkę, ale my chyba nie widzieliśmy. Tam stoi? Nie, wydałam się. Kazałem ci się odczepić. Czego jeszcze chcesz? Chciałem tylko przekazać wyrazy współczucia z powodu utraty bliskiej osoby. Twoja żona była niezwykłą kobietą. Jej śmierć to niepowetowana strata. Wiesz, inkwizytorzy odgrażali się, że spalą ją na stosie jako wiedźmę. Bardzo już wtedy chorowała. Poprosiłem ją, żeby przestała uzdrawiać. Uparła jednak, że jedno życie to mała cena za tyle uratowanych osób. Rozpłakał się. Powinienem dać mu pobyć samemu ze sobą. Odwieź rolnika. No, już. Użyła swojej magii, żeby urodzić córkę, o której tak marzyła. I to ją zabiło. Wiem. Proszę, posłuchaj, potrzebuję pierścionka twojej żony. Czy mi go sprzedasz? Miała dwa identyczne pierścionki. Jeden znajduje się w jej grobie w polu. Drugi to jedna rzecz, jaka mi została. Masz. Bellot zawsze pragnęła, żeby nasz syn poszedł na studia. Oznaczę na ten cel pieniądze od ciebie. Dziękuję, przyjacielu. No i gitara, mamy to. Gadająca czaszka, lecimy z tym koksiorkiem. Tu nam się zwróci. No tylko naprawdę widzę, że nam coraz mniej zostaje tego winka i piwka. Daj mu pierśnika panki. Nie uwierzysz, żona rolnika to Bella.
Kapłanka Bella? Siostry tylko Tyldy i łańcuchy? Tak właśnie. Oto jej pierścień. Klotyldo, droga siostro, chodźmy do domu. Porozmawiamy sobie i damy ci coś na uspokojenie. Zdradziłyśmy naszego boga, Bello. Należy nam się kara. Wszystkim. Klotyldo, zabicie 1000 ludzi naraz to bardzo zły pomysł. Oczywiście, dlatego odczytam zaklęcie 3 razy. Zabijemy 3000 naraz. Wszystko gotowe. Czas na Necronomicon. Co? Panie mój, czyżbym coś źle przeczytała? Moja była kapłanko, jak śmiesz zakłócać mój spokój? Ja... nie, to nie ja, ja bym nigdy... Digus mnie oszukał, ten rytuał miał zabić naszych wrogów. To prawda, prawdy Boże, odmieniłem rytuał, żeby móc z tobą porozmawiać. Wysłuchaj mnie, jesteś naszą ostatnią nadzieją. Pradawny most został zniszczony. Nasi umarli pozostają tutaj jako zombie. Zabijają ludzi. Nikt nie potrafi zatrzymać tego szaleństwa. To nie jest już moje zmartwienie, śmiertelniku. Naprawdę? Wkrótce nie będzie nikogo, kto by się do ciebie modlił. Wtedy znikniesz. Już jesteś słabszy. Inaczej oparłbyś się mojemu rytuałowi. Poza tym drga ci powieka. Chcesz oglądać dalej? Mam wrażenie, że ten wehikuł sobie ze mnie drwi. Gdzie jestem w tych obrazach z przeszłości? Może jest popsuty? Może. A może nie mam przeszłości, ten grób mnie... wydał na świat. Bla, bla, nic przydatnego. Nie trać nadziei. Nie ukończyliśmy jeszcze listy. Teraz resztki cierpliwości. Dobra, daję mu sygnał kapłana. Wyścigi szczurów. Cała wioska szalała na ich punkcie. Podarzynik nie przyjmuje zakładów od gadających czaszek. Pakt jest gotowy. Gdy go podpiszecie, ten świat będzie nim związany. Jeśli pakt zostanie złamany, pradawna klątwa powróci. Jesteśmy gotowi. Zaczynajmy zatem, tak jak ćwiczyliśmy. Pokój, nie wojna. Wiara, nie herezja. Ups, przepraszamy, on nie umie mówić. Wolność, nie kajdany. Przebaczenie, nie zemsta. Nadzieja, nie rozpacz. I okręty umarłych, nie chodzące trupy. Gwarantem paktu jest grabarz. W czasie obowiązywania paktu wszyscy sygnatariusze pozostają nieśmiertelni. I ostatnie. Faktycznie odpowiedzialni zostaną ukarani. Ich potępione dusze pozostaną na zawsze związane z ich umierającymi ciałami. Oj, nie zastraszcie tym faktycznie odpowiedzialnym. Musicie też odbudować wioskę. Tylko pamiętajcie o bezpieczeństwie pożarowym. Ojcze, mówisz tak, jakbyś zamierzał odejść. Konflikty religijne, krzyżyczne kapłanki i czerwonoocy bogowie to zbyt wiele na moje lata. Poza tym, jest jeszcze tyle słodyczy, których chciałem spróbować. Przeklęty czerwonooki łajdak. Wiedziałem! Wiedziałem! Nie rozumiem tylko czemu? Czemu? Mietek, uspokój się. Co ty... Józef! Zamienił się w żywego trupa z powodu tych łotrów. Ciało skazane na wieczne gnicie, piekielne katusze. To była ich kara. Józef nie był w stanie się nawet zabić. Pozostało mu tylko pić. Mietek, ja nie... Co za wyborny żart. Syn Józefa wybawił go, skracając go o głowę. Jestem... wycieńczony. To zbyt wiele. Próbujmy po raz ostatni. Jesteś pewny? Tak. Cegła ze ściany kościoła. Dalej. Proszę. To już będzie wszystko? Ostatnie. Wow! Dzisiaj skończymy chyba DLC. Nie może być.
Urde, blaszka, mietek, Józek, jest czaszka. Nie mogę. Dobra. 80 to wychodziło, że będziemy mieć 81 jakości tawerny. Jezu, nie lubię takich niesymetrycznych liczb. Nieparzystych liczb, to bardziej. Dobra, kościół. Panie kościół, znaczy, no nie panie kościół. Po prostu kościół. Gdzie ja mogę zabrać cegłę z kościoła? Tutaj. Dziękuję. Gadająca czaszka, kończymy nasze podróżowanie w czasie. Mieciu, proszę. Porzucam to na przykład 10, o. Niedługo przybędzie pierwszy grabarz, ale niestety kończy nam się marmur. Podpory się chwieją. Połowa ekipy poszła pić, a Krezolt jeszcze nie dostarczył gwoździ. Niezbyt obiecujący początek. Łańcucha? Przepraszam, że zawracam ci głowę, ale... Czy mogłybyśmy z Bellą osiedlić się w okolicy wioski? Oczywiście. A Klotylda? Klotylda jest... chora. Na głowę. Lepiej niech zostanie na bagnach. Dziękuję ci. Do widzenia. Jeszcze nie ma kościoła, tu już ciała przychodzą. Ile jabłonek? Łańcucho, poczekaj chwilę. Proszę, nie podziękowałem ci jeszcze. Za co? Nie rozumiem. Ten kamień, który Krezolt oślepił strażników podczas egzekucji. To był twój magiczny kamień. Ocaliłaś mnie. Przepraszam cię, Horadryku. Naprawdę muszę iść. Nigdy sobie nie wybaczę, Łańcucho. Zrobiliśmy wiele okropnych rzeczy. Ale teraz czeka na nas wieczność. Może spróbujemy naprawić to, co da się jeszcze naprawić. Razem. Starczy. A teraz znajdź wielką maczugę i roznieś ten wehikuł. Ej, Mietek, możesz wyjaśnić mi chociaż... Możesz mi chociaż coś wyjaśnić? Już nie rozumiesz? Dobra. Jestem Józefem. Ale pomagałem innym. Dałem innym przyszłość. Pomściłem mistrza. Most był pomysłem Lucjusza. Dlaczego mnie ukarali? Może wehikuł odpowie nam na nasze pytania? Nic z tego. Na liście nie ma więcej artefaktów. Tak, ale... Jego można wsadzić. Jest jeszcze jedna pradawna rzecz, której moglibyśmy użyć. Serio? Jakiego? Magiczna czaszka. Nie wiedziałem, że masz... Jaja sobie robisz? Nie ma mowy! To nie. Dlaczego? Jak inaczej poznamy prawdę? Pięć lat przed prastarym paktem. Józefie, jesteś pewien, że... Że to właściwie czas? Tak, Lucjuszu. Całe to miasto należy do niego. Jego dzieło zostało skończone. Już go nie potrzebujemy. Nasz biedny mistrz się spóźnia. Pewnie się dowiedział. I przyjdzie tu ze strażnikami. Czy do siebie mistrz przyjdzie nas aresztować? Co za nonsens. A jeśli w ogóle nie przyjdzie? Och, przyjdzie. Musisz zrobić wszystko, o co poprosiliśmy portal. Nie pamiętasz już? Poprosiliśmy o władzę nad ludźmi. Już czas? Już czas. Wiesz, co się wydarzy? Wiem wszystko, co się już wydarzyło i co wydarzy się w przyszłości. Przykro mi, mistrzu. Mnie też jest przykro, wasza wysokość. Do dzieła, chłopaki. Nic mi nie mów. Proszę. Kurde blaszka. Niepamiętanie było prawdziwym darem. Mietek? Mietek. Mietek, żyjesz? Nie sądzisz, że głupio kierować to pytanie do czaszki? A tak z innej beczki. Coś sobie przypomniałem.
Po wojnie Lucjusz i ja zapnęliśmy część królewskiego skarbca i zakopaliśmy je gdzieś w pobliżu. W razie buntu. W takim razie musimy to sprawdzić. Czemu nie? No i mamy skończony quest, jeżeli chodzi o przeszłość Mietka. Dobra, tylko wykop skrzynię w pobliżu nowej tawerny. Gdzieś to powinno być, tak? TC, papa? TC, papa. No i mamy coś. Wow! O rety, spójrz tylko na ten bezlik złota i... Nie wierzę własnym oczom. Elitarne wino, 200-letnie. Chwała niech będzie bogom tak starym jak i nowym. Wszystkie moje cierpienia zostały nagrodzone. 200 lat? Czy mogę spróbować? Oczywiście, że nie. Należy do króla Józefa. A to ja. Należy do mnie. Ale okażę łaskawość i pozwolę wziąć złoto. Wasza szczodrość nie zna granic, wasza wysokość. Do zobaczenia w katakumbach. Och, życie bywa piękne. No dobra. To z... O, 10 monet znaleźliśmy. No ładnie. Fajnie, fajnie. No dobra, no mamy zakończone DLC. Pana Mietka. Pana Miecia mamy skończonego. Więc zostaje nam tak. Jeszcze ogólnie obóz uchodźców. To jest coś, co przydałoby się dokończyć. Raz na zawsze. Widzę, że zaraz będziemy mieć jeszcze jedną możliwość zrobienia pszczolego ulu. Ulu mulu. To oczywiście zrobimy. Ja sobie tu pracuję, już widzę. Trzeba od ciebie zrobić tego questa. Twój warsztat jest gotowy, no już nawet na nim pracujesz. Doskonale. A to może nie wystarczyć. Krewni mojego zmarłego męża nalegają na najlepszy nagrobek, jaki jestem w stanie stworzyć. Wczoraj odkryłam pod moim kocem głowę mojej ukochanej klaczy, Molly. To brzmi poważnie. Jak mogę ci pomóc? Potrzebuję 5 stalowych dłut. Dłut o wysokiej jakości. Jak bardzo? Wysokiej jakości. No wysoka jakość to jest jaka jakość, przepraszam bardzo. Złota. To jest złota jakość. Dobra, no w teorii byłbym nawet chyba w stanie to zrobić, nie? Nie? Nie czy tak? Nie, no tak. Tu jest ze srebrnych 70%, że się uda. Tylko tak, potrzebujemy soczewki. A soczewkę to my robiliśmy pasty polerskie. Pasty polerską potrzebujemy oleju do tego, a wiem, że olej był gdzieś chyba w pracowni alchemicznej. Nie w pracowni alchemicznej. Tu był. A, wiedziałem. Prasuj przy nim troszkę. Nie wiem, czemu tamten nie prasuje. Czemu nie dostarcza piwa. Zaraz zobaczymy, czemu tak się dzieje. Czego mu tam brakuje? Dlaczego on się opierdziela? Panie kolego, czemu ty nie pracujesz? Czego ci potrzeba? Czego potrzeba? Dobra. Czego panu potrzeba? Panu potrzeba wody. Wino, 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 wino dajcie. Dobra, bierz to. Miałeś wziąć stąd. 130 wody. Klikamy. Już nie ma? A już nie ma miejsca. Już nie ma miejsca. No tyle wody ci chyba wystarczy, co? Tu jest chmiel. Tu jest co innego. Tu jest woda, a czy woda? Co jak mało. Pracujesz. Mogę jeszcze wziąć? Mogę. O, już nie ma wody. O, musi się napełnić. No dobra, tyle wystarczy tej wody. I myślę, że na razie mamy z tym spokój. Jeszcze to odrzućmy. No dobra, przydałoby się jeszcze dzisiaj zrobić tą pastę polerską, a może w następnym odcinku pójdziemy nawet do katakumb na ten 8 poziom. To nie byłoby głupie, nie? Zróbmy tą pastę przy okazji, jak już jesteśmy tutaj. 5 stalowych dłut. Wysokiej jakości.
5 stalowych dłut wysokiej jakości. No myślę, że to nie jest problem. Soczewki tam jedna wychodziła, czy więcej? Więcej! 4 soczewki to luz blues i oreszki. Dobra, mamy to. No i 5 stalowych wysokiej jakości. Nie. Nie to. Nie, kurde, faja, kurde, blaszka, jestem czaszka. Nie to chciałem, to chciałem to. O, i tu to. To, 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 to. No i dobra. Srebrna jakość, kurde, blaszka. Gdzie jest czaszka? Złoto jedno. Bo te drugie. Jesteśmy na dobrym tropie, tylko znów nie mamy patyków. Znów nie mamy patyciorów. La Dolce Vita Belladonna Bunga Bunga. To nam potrzebne. Dobra. Więc tak, obóz uchodźców. Polecimy sobie jeszcze raz. Być może skończymy już w tej chwili. Mają 3,25. Kolejne ule. Znów myszki użyję. Ulu mulu. Dobra, i to jest ostatni ul, który jest potrzebny tutaj. No maksymalizujemy wszystko, nie? W teorii nie musimy, mamy i tak tego nadto. Tego nie mogę korzystać, nie mogę. Niby tego ulu nie musiałem ulepszać, ale ja tak lubię mieć, wiecie, tak ogólnie wszystko na full zrobione. Komplet. Bez żadnego gadania. No i fajno. To sobie działa, tam sobie działa. 1,25 i tylko teraz nam został jeden warsztat chyba do zrobienia, prawda? Nieprawda. Ile ty chciałaś tego? 5. A co ty sprzedajesz w ogóle? Przepis zaawansowane nagrobki. Weźmy to. Kamienne posągi. Nagrobki 2. Kurde, ile ty masz? Nie może przyjąć oferty. No jak to nie? Albo nie masz miejsca. Wiele wyjaśnia. Nie teraz. No dobrze. Potrzebujemy zrobić jeszcze. Tylko i wyłącznie. Miejsce... Grabarki, pracy grabarki, czyli musimy poczekać na długo, długo. Dobra, co ja jeszcze chciałem zrobić? Bo już się pogubiłem, znowu w życiu mi nie wyszło. Wiem, co chciałem zrobić. Kurwa. Chciałem patyków pozbierać. A mam miejsce na patyki w teorii. Tych patyczków nam potrzeba. Potrzeba nam patyczków. Pesy spadły? A czemu? Czemu takie FPS-y spadły? Zobacz, co zostaw. Tobie patyki potrzebne, kolego. No i to lubię. Patyków multum, starczy nam jeszcze 3 dłuta i będzie elegancko. Raz. Dwa. I trzy. To można zostawić. Zresztą mam w ogóle receptury alchemiczne. Energetyczne, biała farba, czarna farba, brązowa, zielona. Amen. No i tak zróbmy. No życie to się nie uda jeszcze kilka razy. Srebrne oczywiście. Srebrne, nie, złote. Jest, dobra. Jeszcze 2. Dobra, złote. I ostatnie. Proszę, niech się uda. I złote. No i fajno. Obóz uchodźców, oddajmy jej to w cholerę. Ma już sobie... Znaczy, że ona sobie teraz poszła. Huk wie gdzie. Jesteś tu. Daj jej dłuta. Mam nadzieję, że dzięki tym narzędziom przestaniesz otrzymywać pogróżki od krewnych swojego zmarłego męża. Świetna jakość. Bardzo mi pomogą. A jeśli idzie o krewnych mojego męża, to ich groźby nie robią już na mnie wrażenia. Moja rodzina zajmie się nimi w trakcie pogrzebu męża, jeśli wiesz, co mam na myśli. Zdaje się, że wiem. A przy okazji, jak tworzysz swoje specjalne nagrobki? Chcesz poznać moje sekrety? W porządku, ale nie wyjawię ich nikomu, bo... od następnych świąt przydarzy mi się coś paskudnego. Łapię. Nagrobki 1... Nagrobki 2.
No dobra. Nagrobki 1, nagrobki 2. To mamy już. I nagrobki 2 też mamy. Kamienne posągi sobie możemy jeszcze wziąć. Ogrodzenia marmurowe weźmy. I marmurowe posągi też weźmy. Wow! Ale to zarąbiste są te nagrobki. Wow! Panie! Panie drogi. Wiem, po co to biorę, ale no wezmę sobie. Jak wyglądają nasze techniki? To chyba było tu? Nie, to było tu. No i tu mam wszystko. Teologia jest przez nas wymaksowana całkowicie. Tu w sumie pisarstwo też mamy już wymaksowane całkowicie. Zbieractwo i natura również. Kowalstwo również mamy wymaksowane. Budownictwo też. Kucharstwo, no jeden przepis nam został. I zostało nam w sumie anatomia i alchemia. Ostatnia. 5, 7, 8. 8 rzeczy nam zostało. I to teologia max, no właśnie. Dobra, fajnie. Powiedziałbym, że nawet bardzo fajnie. Dobra, moi drodzy, ale to by było chyba na tyle. Jak to się rozlicza? 2 na 10. Obóz uchodźców 2 na 12, okej. Okay. Namiot mieszkalny, magazyny też są całe zapełnione. Bardzo fajnie. Wody bez liku. A miodu? Miodu 21, ale namiot nam nie jest potrzebny zbytnio. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Ground Rush Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. I to myślę, że już w takich ostatnich odcinkach, bo w teorii niedługo mamy mszę. Niedługo zdobędziemy w sumie ostatnie dwie rzeczy do portalu. Więc tyle. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!